Dobry wieczór Państwu. W imieniu wydawnictwa Znak jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Dorwać Mistrza, na spotkaniu bardzo szczególnym. Szczególnym także ze względu na tylu gości i przyjaciół, którzy wypełniają dzisiaj tę salę. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, ale przede wszystkim witam pierwszą damę, panią Annę Komorowską. Pretekstem do tych spotkań jest zazwyczaj jest książka. Tym razem jest to książka Świat według Janki. To, co nas dzisiaj zgromadziło, to z jednej strony jest ta książka znakomita, ale z drugiej strony jest to Janki urodziny. Dzisiaj świętujemy 12 marca dokładnie. Janka przyszła na świat 18 lat temu i... Siedzę teraz tutaj przed Państwem, no to dziwi mnie to, jakie się tutaj znalazłam, dlaczego aż tak wiele ludzi tutaj przyszło i dlaczego aż tak obchodzone są moje, nie ukrywajmy tego, 60. urodziny, jestem dumna ze swojego wieku. Nie wiem, czy to nie zabrzmi trochę dziwnie, ale no jestem zadziwiona tą drogą, że to było w ogóle możliwe. Bo ja zawsze byłam taką małą Janką, która no, niewiele można było się po niej spodziewać, tak mi się wydaje. Jak słyszycie nazwisko Janka Ochojska, to pierwszy obraz, jaki wam przychodzi, jaki się wam zjawia przed oczami? Que Janka était l'enfant terrible de l'humanitaire. To rozumiemy. Tout à fait insupportable. Całkowicie. Z Janką jest problem, bo chciała zawsze jechać w miejsca bardzo niebezpieczne i tak się znalazła w Bośni. I myśmy też tam byli. Mówi, ale Michel, ale różnica była taka, że między nami, że kiedy bomby spadały, to ja mogłem uciekać, a Janka nie. W rzeczywistości mam przed oczyma człowieka o nieprawdopodobnym sercu i niesamowitej wrażliwości, ale babę twardą, upartą i oby duża część młodych mężczyzn w tym kraju przykład brała. Myślę, że coś jest w tym, że to jest l'enfant terrible świata. Nie tyle dla zaprzyjaźnionej organizacji, co dla świata. To znaczy człowieka, który budzi nas z letargu. Powiem szczerze, jak mi się czasami już bardzo czegoś nie chce, albo uważam, że jestem za stara, to wtedy myślę o dwóch ludziach i myślę sobie tak, ty głupia babo, był pewien facet w białym ubranku, który już ledwo łaził, a jednak wsiadał w samolot i potem jeszcze i jechał na drugi koniec świata. I druga myśl, ty głupia babo, jest pewna kobieta, która no, nie ma takich nóg jak ty i jeszcze ma parę innych trudności obiektywnych, w sensie oczywiście sprawności fizycznej, a mimo to ładuje tylną część ciała i jedzie do Sudanu, wobec tego rusz się i do roboty. Zresztą te dwie kobiety, które tutaj siedzą, mogę spokojnie powiedzieć, że są moimi idolkami, i Małgosia, i Janka. Jeżeli mam kryzys, zastanawiam się nad tym, co robić dalej w tej działalności, którą podejmujemy, odwołuję się, przypominam sobie właśnie je. Kiedy zastanawiam się nad tym, czy jechać do tego Kongo, gdzie w tym regionie, gdzie pracujemy, strzelają, zabijają, gwałcą, porywają. Wraca mi właśnie przed oczy Janka, która jedzie do tych ludzi i wraca mi przed oczami taka scena, którą kiedyś w Kongo przeżyłem, kiedy lekarz z naszego szpitala zebrał wszystkich i powiedział, zobaczcie, on do nas przyjechał mimo tych wszystkich niebezpieczeństw. To znaczy, że dla kogoś jesteśmy ważni. Ja przyszedłem na tych nogach tysiące kilometrów w różnych warunkach.
w górach, w dżunglach, w buszach, w pustyni. Przeszedłem przez bagna Białego Nilu w Sudanie, gdzie myślę, że ostatni Europejczyk szedł tam koniec XIX wieku. Natomiast przy Jance jestem zmęczony. Byłem z nią kilka razy na wyjazdach i byłem pełen dla niej zawsze podziwu, że po prostu warunki, w jakich w tych miejscach się przebywa, wypalają organizm, tak? I po prostu bardzo szybko człowiek traci energię. Natomiast Janka jej nie traci. I czy to są, jest piach, czy to są gruzy, czy jakiekolwiek to jest podłoże, ona zawsze tam dojdzie i zawsze tam będzie. Jak się z nią idzie i ona jest za plecami, to co jakiś czas słychać takie łup. I to jest łup, kiedy kula źle stanęła i Janka właśnie się przewróciła. Natomiast ma cudowną w ogóle zdolność i dlatego jest kromeczką z masełkiem, bo zawsze spada w takiej pozycji, że nigdy nic jej się nie dzieje. W te gruzy, w ten piach, w cokolwiek. To może wydawać się paradoksalne, ale ja tę siłę zawdzięczam swojej niepełnosprawności. I temu, w jaki sposób mnie wychowywano. I temu, że wokół mnie byli ludzie, którzy pomogli mi przyjąć tę niepełnosprawność jako dar. Ja wiem, że to szokuje, jak ktoś mówi, że niepełnosprawność może być darem, ale ona może być darem i jest darem, jeżeli potrafi się ją przyjąć w taki sposób, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej i dać innym. No jestem słabsza, ale zawsze chciałam być silna, więc ta niepełnosprawność była dla mnie takim bodźcem, żeby ją cały czas przekraczać. Dla mnie Janka to jest taki obraz. Byliśmy razem na wakacjach we Włoszech i pojechaliśmy zwiedzać Cortone, takie etruskie miasto, wyglądające jakby je pszczoły zrobiły, niebywałe. I tam na samym szczycie tej Cortony mieszkała, mam nadzieję, że do dzisiaj mieszka, nie wiem, pani Nelly Gawrońska i byliśmy umówieni z nią na herbatę i namawialiśmy Jankę, żeby się dała tam zawieść, ponieważ to jest szczyt miasta, to jest naprawdę bardzo wysoko. Ona odmówiła i szliśmy w upale sierpniowym, to był 2003 rok. Janka tam dotarła i my z nią, choć cały czas zaniepokojeni, czy da sobie radę, bo to jednak nie jest takie proste, jeżeli się nie ma obu sprawnych nóg. No ale pani, ja miałam cztery. Pani... Właśnie. Spalone. No, puenta została mi odebrana. No, ale... Przepraszam. List od pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Szanowna jubilatko, Janko droga, proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji urodzin. Ten dzień to okazja, by wyrazić wdzięczność. Dzięki pani nasz świat staje się lepszy. Stop.